przypadku nowotworu jądra i guzów jąder samokontrola jest bardzo prosta. Po prostu raz w miesiącu powinno się po kąpieli, wtedy kiedy można jest rozluźniona, wziąć w dwie ręce jądro i je sobie przebadać dwoma palcami. I to jest o tyle łatwe badanie, że pacjent poznaje wtedy swoje jądro prawidłowe i za którymś razem, jeżeli wystąpi jakaś nieprawidłowość, on już wie, że coś jest nie tak.